Siema kochani, witam was na moim kanale. Dzisiaj odcinek naprawdę późno, dzisiaj nie będzie alkoholu, dzisiaj nie będziemy odwalać, ale dzisiaj wam powiem, że pewny milioner zmotywował mnie do działania. Tak mnie zmotywował, tak mnie zainspirował, że chcę iść dalej do przodu, robić coraz lepsze filmy, robić to coraz bardziej profesjonalniej. Nie chcę się zatrzymywać, nie chcę się poddawać, bo jak wiadomo, ja się nigdy nie poddam. Jak wiadomo, po prostu bycie youtuberem na tą chwilę to jest praktycznie prawie całe moje życie i uważam, że mogę być w tym jeszcze lepszy, mogę robić swoje filmy profesjonalniej, no i mogę dążyć do spełnienia celu, do spełnienia marzeń, do sukcesu, bo ja wierzę, że w swoim życiu mogę osiągnąć sukces, ale to wymaga jeszcze więcej, w ogóle wiele pracy, tak? Wiele poświęcenia. Co można poświęcić? Można poświęcić swoje wygodne życie, czyli powiedzmy, rób to, co jest trudne. Tak, rób to, co trudne, a nie to, co łatwe. Nie idź na łatwiznę, nie rób to, co jest łatwe, to, co jest wygodne, bo to nigdy cię nie zaprowadzi na sam szczyt. Nigdy to cię nie zaprowadzi na szczyt. Musisz po prostu poświęcić swój czas, usunąć ze swojego życia strefę wygody, wygodną wypłatę co miesiąc w pracy. Musisz to poświęcić. Musisz to poświęcić, zrezygnować z tego. Chcesz wygodną wypłatę co miesiąc po 2000, po 1500 zł? Czy wolisz poświęcić wiele, zacząć ostro pracować, iść do przodu i odnieść sukces? Na swoim koncie, powiedzmy, wbijasz sobie rano, budzisz się, wbijasz na swoje konto bankowe, patrzysz, o, 10 milionów, albo powiedzmy 50 milionów, 100 milionów. Tak, to jest realne, ale potrzeba bardzo ciężkiej pracy. Trzeba wiele poświęceń, trzeba po prostu iść do przodu. Bo pamiętaj, że ludzie, którzy zrezygnowali ze swoich marzeń i poszli za ludźmi, tymi szaro-białymi, czyli są w tej strefie szaro-białej, czyli powiedzmy codzienne życie, no nie? Szaro-białe, no nie? Robisz to samo, wstajesz, idziesz do pracy, wracasz, patrzysz na koncie 500 zł, 1000 zł, idziesz do pracy, wracasz, obiad, odpoczywasz, coś tam robisz, śpisz i znowu to samo. Wolisz wegetować, czy żyć naprawdę? Wolisz spełniać marzenia, czy tylko śnić o marzeniach? Czy tylko śnić o czymś, co mógłbyś spełnić, biegnąc za tym wytrwale? Bo ja wolę biec za tym, być wytrwały, ostro, ciężko pracować, odrzucić wszystko w życiu, to co jest wygodne. Po prostu wyrzucić ze swojego życia to, co jest wygodne. Porzucić życie wygodne. Wygodne. Czyli po prostu porzucić wygodę. Naprawdę. Porzucić wygodę. Zauważcie, że jak ludzkość coś próbuje zrobić, aby mieć wygodniej, tak? Dla wygody, to zawsze się coś złego stanie. Dlaczego? Dlaczego? No bo wygoda przynosi zło i to często przynosi zło. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, ale ten tekst można
potwierdzić, bo ludzie, którzy żyją, wiecie, tak aby mieć wygodnie, co nie? Albo nowe sprzęty, nowa sieć 5G, albo coś tam, to powoduje, co powoduje? problemy dla ludzkości, naprawdę. Okej, słuchajcie, biegnijcie dalej, spełniajcie swoje marzenia, zawalczcie o swoje marzenia. Nie poddawajcie się, marzenia nie są tylko dla dzieci 5-letnich. Marzenia są dla 20-latka, dla 15-latka, dla 30-latka, dla 25-latka, dla 14-latka. Marzenia można spełniać w każdym wieku. Ja po prostu na YouTubie widziałem wiele filmików, na których 70-latek spełnił swoje największe marzenie, co nie? Z dzieciństwa. Albo jakaś kobieta 65-letnia spełniła marzenie, no nie? Bo zawalczyła o to, zrezygnowała z wygody, poświęciła swoje całe życie. Na co? Na to, aby spełnić swoje marzenie. Ale ciężką pracą. Ciężką pracą. Więc ja na swoim kanale będę wykonywał coraz lepsze filmy, profesjonalne, ale to będzie wymagało ode mnie coraz ciężkiej, coraz więcej pracy. Więcej, a co z tym idzie? Ciężkiej pracy. Ale ja lubię ciężką pracę. Nie idę na łatwiznę. Nie idź w życiu na łatwiznę. Rób to, co trudne, a to ci przyniesie sukces, lub można powiedzieć, rób to, co trudne, a to ci pomoże w osiągnięciu sukcesu. To drugie zdanie jest lepsze, no nie? Bardziej pasuje. Dobra, siema, dzięki za obejrzenie tego odcinka. Można to nazwać vlog. Tak, to był vlog. Dobra, siema. Ja nazywam się Sebastian, pamiętajcie o tym. Spełniajcie marzenia, subskrybujcie kanał. I zostańcie tutaj na kanale, no nie? Bądźcie ze mną. Bo ja po prostu nagle postanowiłem, no nie? No dobra. Postanowiłem po prostu swoje życie poświęcić dla ciężkiej pracy, aby stawać się coraz lepszym YouTuberem.